miło i zanim coś nas znowu rozłączy, to naprawdę chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu, w jednym mniejszym, większym i w największym wspomogli nas w organizacji tego 30. finału Wielkiej Orkiestry. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie sposób każdego wymienić, ale jesteśmy wdzięczni wszystkim za przygotowanie tego, za wolontariuszom, za poświęcenie się i chodzenie w czasie deszczu i śniegu. Wszystkim, którzy przynieśli nam fantę, podarowali nam cokolwiek. Wszystkim, którzy się cały dzień z nami dobrze bawili, którzy licytują i będą licytować do północy. Tak jest, do jutra do północy. Do jutra do północy, tak jest. Którzy zjedli ciasto, zjedli bigos, byli w wozie strażackim, zjedli kiełbaskę na Starym Polu. Jeszcze ktoś idzie, a Stasiu idzie. O. Idzie mały Stasiu. O, jeszcze może się załapie. Słuchajcie, robimy to w szczytnym celu, więc mamy nadzieję, że trochę wam umililiśmy sobotni dzień. Wybaczcie wszelkie wtopy, no ale tak po prostu się dzieje, nie jesteśmy profesjonalistami, aczkolwiek z roku na rok pewnie stajemy się coraz lepsi. Tak nieskromnie mówiąc. No tak, oczywiście technicznie może, nie? Co jeszcze? Co jeszcze? No podziękowań jest mnóstwo, może nie będziemy rzeczywiście wymieniać tutaj wszystkich. Każdy wie, za co im dziękujemy. I tyle. Dziękujemy tym, którzy wystąpili. Dziękujemy dziewczynom z 1-3. Dziękujemy i nauczycielom z przedszkola. Dziękujemy tym, tak? Którzy oglądali. Tak, że byliście z nami, bo był moment, w którym było naprawdę sporo widowni. Tak jest. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy wam oczy na temat gadżetów, bo często na stronie nie widać, na zdjęciach nie widać tego, jak naprawdę to są fajne gadżety, a często to są fajne gadżety, o które możecie walczyć aż do jutra, do godziny, do północy. Więc mamy nadzieję, że ta kwota oczywiście się powiększy. Ostateczne pewnie rozliczenie podamy w poniedziałek, pewnie ile tam kwoty zebraliśmy. Ile by nie było, jesteśmy szczęśliwi. Jest to sukces, jesteśmy szczęśliwi. I już ciasto w dalszym ciągu do odebrania możemy może być. Powiedzieć, Stare Pole jest dobre i bardzo dobre. Tak jest, nie ma innego wyjścia. Wy jesteście dobrzy, fajnie, że nas wspomagacie, że tak często przychodziliście, wrzucaliście do puszki. Kupowaliście ciasto, licytujecie produkty. Przyszedł Stasiu, najmłodszy pomagier Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aktualnie. Na finał wiedział kiedy się. Bo to jest inny link, pani Beato. Więc cześć Stasiu, ale masz poliki. Co? Na co? Fajnie. Nie przeszkadza, tylko rozjaśnia nas uśmiechem. Tak jest. I tym pięknym uśmiechem możemy zakończyć naszą dzisiejszą transmisję. Myślę, że tak. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze chcieliśmy podziękować Arturowi Toporowi, który tutaj dzielnie od rana nas wspiera technicznie. Jest z drugiej strony tego aparatu. Tak, nie widać go, ale o, teraz jest, pokaże się. Wojtkowi Racheckiemu, zwanemu Rakiecie, który również od rana nas wspiera. Wojtek, chodź się uśmiechnij do kamery. Nie, mówi, że jest zmęczony, także nie, ale dzielnie nas pomaga. No i wszystkim, którzy się tutaj przyczynili do tego, żeby ta orkiestra grała i żebyśmy zarobili trochę groszy. Komisji liczącej pieniążki też. Tak jest, dziewczyny tam panią, które sprzedawały ciasto. Tak jest, panom, którzy wozili torty i ciasto do waszych domów. No wszystkim ogromne brawa i ogromne podziękowania i mam nadzieję, spotkamy się za rok. Bądźcie z nami za rok. Tak jest, do widzenia. Dziękujemy, buziaczki, pozdrawiamy. Do końca świata i jeden dzień dłużej.